Dzień dobry państwu. W minionym okresie, to jest od 22 listopada do 5 grudnia, dyżurni stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach odnotowali na terenie naszego powiatu 16 zgłoszeń, które dotyczyły trzech pożarów oraz 13 miejscowych zagrożeń. W działania interwencyjne zaangażowanych było łącznie 133 strażaków oraz 31 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. I tak oto w środę 24 listopada przed godziną 4 zostaliśmy zaalarmowani przez mieszkańców jednego z domów jednorodzinnych usytuowanych w Rakowie. Powodem wezwania było zapalenie się sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowym. Na miejsce natychmiastowo skierowani zostali funkcjonariusze z Głupczyckiej JRG, a także strażacy z Baborowa oraz miejscowe jednostki OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ratownicy zastali wydobywające się z komina palące cząstki sadzy oraz troje dorosłych mieszkańców przebywających na zewnątrz budynku, którzy nie uskarżali się na jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne. W celu eliminacji zagrożenia strażacy wykorzystali sito kominowe, a następnie przewietrzyli wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku i dokonali stosownych pomiarów, które wykluczyły obecność w nich tlenku węgla oraz gazów niebezpiecznych pożarowo. Przy użyciu kamery termowizyjnej monitorowano również temperaturę przewodu kominowego, a następnie rota zabezpieczona w sprzęt ochrony układu oddechowego przystąpiła do strącania palącej się sadzy za pomocą zestawu kominiarskiego, którą wybierano z wyczystki znajdującej się w piwnicy i wynoszono na zewnątrz, polewając wodą. W trakcie przeprowadzonych działań strażacy wykorzystali również gaśnicę proszkową, podając prąd gaśniczy, który finalnie doprowadził do obniżenia się temperatury komina. Kierujący działaniem ratowniczym zalecił właścicielom budynku nieużytkowanie przewodu dymowego oraz pieca centralnego ogrzewania do momentu uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej. Niemalże identyczne w tym zakresie działania interwencyjne związane z pożarem sadzy w kominie prowadziliśmy również we wtorek 30 listopada po godzinie 20 w jednym z budynków jednorodzinnych położonych w Nowej Cerekwi na ulicy Młyńskiej. W piątek 26 listopada po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodowym, do którego doszło w Jakubowicach. Zadysponowani do zdarzenia strażacy z głupczyckiej JRG oraz jednostki OSP Branice po przybyciu na miejsce zastali patrol policji oraz samochód osobowy Ford Focus leżący w przydrożnym rowie. W trakcie rozpoznania ustalono, że pojazdem podróżowały trzy osoby, które o własnych siłach wydostały się z jego wnętrza i w momencie przybycia na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej znajdowały się w policyjnym radiowozie. Równocześnie z zastępami Straży Pożarnej na miejsce przy zdarzenia przybył zespół medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanym osobom. Ruch na drodze odbywał się wahadłowo, zaś działania strażaków polegały na odłączeniu dopływu prądu z akumulatora oraz oświetleniu miejsca zdarzenia. Intensywne opady śniegu były powodem interwencji, która miała miejsce w sobotę 27 listopada przed godziną 11 w głupczycach na ulicach Kozielskiej i Staszyca, gdzie strażacy usuwali powalone i połamane konary drzewa. Tego dnia przed godziną 13 otrzymaliśmy wezwanie, z treści którego wynikało, że zagrożone jest życie 86-letniego mieszkańca jednego z domów jednorodzinnych usytuowanych w Branicach na ulicy 1 maja. W związku z brakiem karetki pogotowia do akcji skierowani zostali natychmiastowo strażacy z Głupczyc oraz z miejscowej jednostki OSP. Po przybiciu na miejsce zdarzenia strażacy udzielili poszkodowanemu mężczyźnie kwalifikowanej pomocy, pierwszej pomocy oraz przygotowali i zabezpieczyli lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Po wylądowaniu śmigłowca kierownikowi zespołu medycznego przekazano uzyskane informacje oraz poszkodowanego, który po przebadaniu został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Cofnięcie się dymu z przewodu kominowego, do którego doszło w sobotę 4 grudnia przed godziną 18, było powodem wezwania służb ratowniczych do jednego z mieszkań usytuowanych w budynku wielorodzinnym położonym w Głupczycach na placu zgody. Interweniujący strażacy zastali na miejscu kłęby dymu wydobywające się z pieca kaflowego, znajdującego się w jednym z pokoi. Kierujący działaniem ratowniczym natychmiastowo nakazał ewakuację w bezpieczne miejsce łącznie sześciu osób przebywających w mieszkaniu, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykorzystane urządzenie pomiarowe potwierdziło obecność w pomieszczeniu tlenku węgla. Przystąpiono równocześnie do natychmiastowego przewietrzania wnętrza mieszkania oraz wygaszania pieca. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego, strażacy przekazali medykom dwie poszkodowane kobiety. Następnie dokonano ponownego pomiaru atmosfery, który wykluczył obecność gazów niebezpiecznych i umożliwił lokatorom powrót do mieszkania. Zasłabnięcie w wyniku podtrucia tlenkiem węgla było powodem wezwania, które otrzymaliśmy w minioną niedzielę 5 grudnia przed godziną 20 od mieszkańców jednego z budynków wielorodzinnych usytuowanych w Kietrzu na ulicy Głowackiego. Po przybiciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali zespół ratownictwa medycznego, pod którego opieką w karetce znajdowało się poszkodowane 12-letnie dziecko. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z mieszkania ewakuowały się wszystkie osoby w nim przebywające. Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego dokonali pomiaru stężenia tlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach, który wykazał obecność niebezpiecznego gazu w łazience, w której znajdował się również piec na paliwo gazowe. Kolejną czynnością było przewietrzenie pokoi i ponowne sprawdzenie wszystkich pomieszczeń i pozostałych mieszkań w budynku, które wykluczyło obecność w nich tlenku węgla. W trakcie prowadzonych działań strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 77-letniej kobiecie, która wcześniej również znajdowała się w mieszkaniu i zaczęła uskarżać się na złe samopoczucie. Obie poszkodowane osoby zostały przetransportowane przez zespoł ratownictwa medycznego do szpitala. Szanowni Państwo, za naszymi oknami zimowa aura i trwający już sezon grzewczy. Korzystając z uprzejmości Telewizji Pogranicze, jako strażacy w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, prowadzonej pod hasłem Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa, zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z gorącym apelem, abyście Państwo zadbali o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Aby tego dokonać wystarczy systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność i wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych. Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia zgodnie z instrukcją producenta. Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i nawiewników i wreszcie zaopatrzyć się w czujki dymu i czadu. stosunkowo tanie urządzenia niezbędne w każdym domu i mieszkaniu, które chronić będą zdrowie i życie Was i Waszych bliskich. To na dziś wszystkie informacje. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień.